chwalił się diabeł w jednym przedstawieniu. Innym razem pomylę coś w graniu. Artysta, śpiewak myli się w śpiewaniu. Tak mnie dzisiaj też trafiło, że sobie się zapytałem i sobie odpowiedziałem jednocześnie. Zawsze mówię do organistów, że jak śpiewam, to jak nie odśpiewają, to ja sobie sam odpowiem. Nie wiedziałem, że dzisiaj sam siebie zaskoczę, ale i tak. Człowiek jest narzędziem omylnym i doskonałym, ale to piękne właśnie jest tym, że człowiek jest niedoskonały. Bo człowiek, który jest niedoskonały, niepełny, zawsze potrzebuje kogoś do pełni swojego życia. Mąż potrzebuje żony, żona potrzebuje swojego męża. Dzieci potrzebują rodziców, a rodzice potrzebują dzieci, aby uczyć się tej trudnej sztuki miłości. Dzisiaj stajemy znów pod naszym drzewem klonu, aby przypatrywać się postaci Najświętszej Maryi Panny, która objawiła się w niezwykłej polskiej miejscowości. Ciekawe, kto z was zapamiętał, jak nazywa się ta miejscowość, gdzie objawiła się Najświętsza Maryja Panna? Jerzwałdź. Blisko, Gierszwald, bardzo trudna nazwa, bo troszkę pochodzenia niemieckiego, więc trudno wymówić nawet osobom starszym. W Gierszwaldzie objawiła się Najświętsza Maryja Panna. Akurat biły dzwony, była godzina 18, kiedy nasza wizjonerka, która widziała Maryję, zmierzała z plebanii i przechodziła obok kościoła. Tylko pytanie, dlaczego te dzwony biły i na jaką modlitwę wzywały wszystkich wiernych? Kto z was zapamiętał? Anioł Pański. Bardzo dobrze, jest to Anioł Pański. Dzisiaj akurat na lekcji mieliśmy tą modlitwę Anioł Pański. Poznaliśmy Zdrowaś Maryjo, po Twoją obronę i poznaliśmy modlitwę Anioł Pański, a inne dzieci poznają jutro w piątek na kolejnych katechezach te piękne modlitwy. Biły dzwony na modlitwę Anioł Pański. Wtedy nasza wizjonerka wraz z mamą obróciły się w stronę kościoła w Gierszwałdzie. A na dębie, a na klonie, który rósł obok kościoła, zobaczyła nasza wizjonerka Maryję. Tylko pytanie, jak się ta wizjonerka nazywała? Jak ona miała na imię? Justyna. Bardzo dobrze, była to Justyna. Justyna wracała z plebanii od księdza wraz z mamą. Co ona na tej plebanii robiła? Czy to prawda, że tam poszła umyć księdzu proboszczowi okna, czy nie? Dlaczego ona była w tego dnia na plebanii? Zdawała egzamin. Kto z was pamięta, do czego był ten egzamin? Do komunii. Bardzo dobrze, był to egzamin do komunii. Była pełna radości, bo udało się ten egzamin zdać. I ksiądz proboszcz obiecał, że w najbliższym czasie, przy większym święcie, jakie będzie w kościele, nasza Justyna pierwszy raz będzie mogła przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. Więc pełna radości wracała do domu. Ale biły dzwony, obróciła się w stronę kościoła i na klonie zobaczyła piękną postać Maryi, która od głowy do nóg była ubrana w niebieski płaszcz. Czy to prawda? Iść do komunii. Tak, miała iść do komunii. A kto pamięta, czy płaszcz był naprawdę od góry do dołu niebieski? Nie. Oczywiście, że nie. Maryja zjawiła się ubrana cała na biało i siedziała wtedy na pięknym tronie. Cały tron i koronę wraz z suknią Maryi dekorowały cenne kamienie. Co to za kamienie? Perły. Bardzo dobrze, a Maryja jako wielka pani nie przyszła sama, bo ktoś jej towarzyszył, osoby, duchy, które się do niej modliły. Jak się te Boże stworzenia nazywają? Anioły. Bardzo dobrze, to są anioły. Kiedy Justyna za namową proboszcza na drugi dzień udała się pod klon, aby zobaczyć, czy ta pani drugi raz się zjawi, miała zapytać o kilka rzeczy. O co miała zapytać tą piękną panią? Jak się ona nazywa? Bardzo dobrze, jak się nazywa? A Maryja odpowiedziała. Ciekawe, kto z was zapamiętał, jak Maryja się przedstawiła. Jestem jaka? Niepokalana poczęcia. Bardzo dobrze, jestem niepokalanie poczęta. Przedstawiła się Maryja tak samo, jak przedstawiła się Bernadecie Subiru w odległej Francji w Lourdes. I Maryja wypowiada swoją pierwszą prośbę nie tylko do Justyny, ale do wszystkich ludzi, wszystkich Polaków. Maryja prosi tylko o jedno. Proszę was, abyście każdego dnia w każdej rodzinie odmawiali różaniec. To pierwsza
I najważniejsza prośba, jaką Maryja miała do wszystkich, którzy gromadzili się przy kronie w Gieczwałdzie i do wszystkich Polaków, bo musicie wiedzieć, że Maryja wtedy złamała przepisy prawa państwowego. Ale jak to jest możliwe? O tym dowiemy się dopiero na kolejnych naszych kazaniach. Ale tak jest w historii Polski, że nawet Maryja nie zawsze postępowała zgodnie z prawem. I chciano nawet Matkę Bożą ukarać, bo mówiąc odmawiajcie różaniec, złamała prawo, jakie wtedy było na ziemiach polskich. Ale tą tajemnicę sobie rozszyfrujemy za kilka naszych kazań. Jak to jest możliwe, że próbowano sądzić Matkę Bożą za to jedno krótkie zdanie? Czy to zdanie było nieprawidłowe, czy coś innego? O tym dowiemy się na naszych kolejnych spotkaniach różańcowych. Ale jak sobie przypomnieliśmy, Maryja zjawiła się w asyście aniołów. My także na zakończenie naszego różańca, tak jak i w tamtym roku, będziemy mieli bal u królowej. A jak się wybiera do królowej, to trzeba się ubrać po królewsku. Naszej królowej w Gieczwałdzie na początku towarzyszyły anioły. I my w tym roku także będziemy mieli anielski bal, więc trzeba poszukać sobie białych strojów. Trzeba wysłać mamę, babcię, aby przeszukać swoje szafy. Jeśli nie, to do takiego sklepu second handu. Tam zawsze babcia z mamą coś wynajdzie, troszkę poskraca, troszkę podszyje i już będą piękne anielskie suknie. A może na strychu u babci jeszcze leży poduszka z pierza, aby zdobić piękne anielskie skrzydła. Bo będziemy jak aniołowie w niebie. Już wam mówiłem, że w czasie ostatniego objawienia, gdy Maryja przyszła po raz ostatni pokazać się na klonie przy Gieczwałdzie, dzień wcześniej działy się straszne rzeczy. Ludzie widzieli demonów, którzy pojawiali się między ludźmi. Wiał straszny wiatr, także wszyscy przekonani byli, że nadszedł koniec świata, bo zło zaczęło w Gieczwałdzie zwyciężać. Ale gdy Justyna i Barbara zobaczyły Maryję na drzewie, od razu wszystkie te złe zjawiska ustały. Miłość zwyciężyła. Dlatego my w ten sam dzień, kiedy inni będą świętowali Halloween, czyli święto złych mocy, szatanów, demonów, czarownic, my będziemy zwyciężali przez piękno, dobro i miłość. To także ważna lekcja dla nas starszych, żeby uczyć dzieci nie to, co przyjemne, ale to, co piękne, aby zawsze ciągnąć w górę, a nigdy nie ciągnąć się w dół. Dlatego mam nadzieję, że rodzice, babcie, dziadkowie, a może sąsiadki wspomogą to dzieło i nasze dzieci na chwilę poczują się jak w niebie, staną się aniołami. Choć się tak naprawdę uczyliśmy na katechezie, że anioł aniołem, człowiek człowiekiem, ale raz do roku możemy poczuć się jak anioły. Nasze skrzydła nas do nieba nie uniosą, na pewno. Ale serduszka pełne modlitwy, tak, macie swoje serduszka? Podnosimy wysoko, czy są serduszka? No są serduszka, ale te na papierze nie są tak ważne jak te, które tu obiją. Przykładamy rękę do serca, przekładamy. Jeśli dzisiaj poczuliście troszkę więcej miłości do Maryi, do Pana Jezusa, to możecie być pewni, jak anioł na skrzydłach, tak wy na tym sercu będziecie unosili się do nieba. A jeszcze może kogoś za sobą pociągniecie, tak jak dzisiaj. Musiała przyjść mama, tato, może babcia i także się pomodlą i z wami razem idą do nieba. Teraz będzie kolejna część mszy świętej. Kapłani ofiarują zwykły chleb, by stał się czym, kto z was pamięta, czym stanie się ten zwykły, mały, biały kawałek chleba? Stanie się ciałem Chrystusa. Bardzo dobrze, ciałem Chrystusa. A odrobina wina czym się stanie w czasie mszy świętej? Kto z was pamięta? Krwią. Krwią Chrystusa. Każdy będzie ofiarowywał to, co ma. Niektórzy będą swoje cierpienia oddawać, babcia, modlitwy, tato może swoją ciężką pracę, a wy dzisiaj do koszyczka wrzucicie swoje modlitwy, swoje serduszka. To także oznaka waszego poświęcenia, bo musieli się zrezygnować z komputera, z wygodnego łóżka w pokoju, aby przyjść do kościoła. To trud i ofiara, ale dla Pana Boga, Pana Jezusa bardzo, bardzo wielka i piękna, za co Pan Jezus wam wynagrodzi. Czy po tej stronie nieba? To nie jest do końca ważne, ale na pewno po drugiej o tym waszym serduszku dzisiaj on nie zapomni. Amen.